witamy wszystkich na zawodach Cage & Release 2015 na Zgłębieniu Dębowa. Są to drugie zawody organizowane przez czasopismo i portal Świat Karpia, także witamy serdecznie. Sponsorami zawodów są firmy Daxon, dystrybutor marki Rotrachinson Navitas oraz firma Wimarko Mariusz Dytko. Zawody Catch and Release 2015 zostały zorganizowane przez czasopismo i portal Świat Karpia nad zbiornikiem Dębowa, czyli jednym z najpiękniejszych łowisk w Polsce, gdzie większość karpi w nim pływających nigdy nie miało kontaktu z wędkarzem. Sponsorami zawodów była firma Wimarko, producent sygnalizatorów wędkarskich i dystrybutor produktów Renmar Bites. Daxon, dystrybutor m.in. marek Navitas, Century oraz Rod Hutchinson. W środę rano wszystkie drużyny, po bardzo sprawnie przeprowadzonej rejestracji, tradycyjnie przystąpiły do losowania stanowisk. I jak to ma miejsce podczas każdych zawodów karpiowych, już przed losowaniem każdy ze startujących miał wytypowane stanowisko, na którym chce łowić. Jednak losowanie rządzi się swoimi prawami. Chodźcie wszyscy do wspólnego zdjęcia, kochani, zrobimy wszystkie foto, wszyscy razem. Stanowiska wylosowane, więc wszystkie drużyny rozjechały się na swoje stanowiska, aby znaleźć i przygotować miejsca, w których będą walczyć o każdą rybę dającą cenne punkty.
Mimo końcówki września pogoda była doskonała. Jeszcze stosunkowo ciepłe noce i promienie słońca, które przez większość dni rozpieszczały zawodników, napawały optymizmem na świetną współpracę z rybami. Jedyną rzeczą, która mogła przeszkodzić, było niestabilne ciśnienie. Jednak po pierwszej nocy notujemy pierwszą rybę, której waga przekroczyła 20 kg. Ta informacja spowodowała, że pozostałe drużyny podjęły jeszcze większą walkę. Trzeba przyznać, że serdeczna i przyjacielska atmosfera, jaka panowała wśród zawodników przez cały czas trwania imprezy, zachęca do organizacji takich imprez w przyszłości. Długi schop, oczywiście musieliśmy to zrobić spontanowo, bo tutaj wiecie, górki, dołki, szybko się żyłki przerywają. Z 15-20 minut mocnej walki prawie kończyliśmy na sąsiednim stanowisku. Dobrze, że sąsiedzi byli na tyle wyrozumiali, że nie zgłaszali żadnego protestu i ryby mamy w podbielaku, także. Siedem, zero, zero, zero. Dziękuję.
Ostatnia, decydująca noc przyniosła wiele zmian w czołówce, co świadczy o prestiżu zawodów. Rywalizacja trwała do samego końca i ryby łowione były nawet na godzinę przed sygnałem kończącym imprezę. W niedzielę po zakończeniu zawodów wszystkie drużyny spotkały się w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. I to był świetny moment, aby wymienić się między sobą doświadczeniami i spostrzeżeniami po tych 4 dniach rywalizacji. Po podliczeniu wyników nastał moment wręczania nagród. Każda z drużyn, które objęły podium, została nagrodzona gromkimi brawami. Przez całe zawody zostało złowionych ponad 300 kg ryb, w tym 2 karpie powyżej 20 kg oraz 3 amury. A złowioną rybą może pochwalić się ponad połowa startujących drużyn. No, no takie zawody ja mogę jeździć, pana. No i zapraszam. A i będę. Witam serdecznie wszystkie drużyny na zakończeniu zawodów Catch and Release 2015 na zbiorniku Dębowa. Ze swojej strony i ze strony redakcji chciałbym bardzo podziękować za atmosferę, klimat, jaki panował podczas zawodów. Niestety się już kończą, bo wiemy, że po nocy ryby zaczęły troszkę mocniej współpracować. Ale i tak nie było źle, myślę. Większość drużyn, ponad połowa zakończyła zawody z rybą. Także bardzo dziękujemy. Teraz przedstawimy wyniki. Witam wszystkich. Więc przez całe zawody złowiliśmy 27 sztuk ryb łącznej wagi 304 kg 975 dek. W tym padło 2 karpie powyżej 20 kg. Big Fisha zdobył na naszych zawodach Artur Jagła, 22 kg 825. Nagrodami za największą rybę są dwa węgiska Century DXN, specjalna edycja polska, zestaw sygnalizatorów Vimarco XTR RGB oraz bon na kwotę 500 zł na przynęty firmy Renmar Bites. Gratulujemy. Miejsce trzecie zdobyła drużyna numer 29, złowiła 4 ryby w skład drużyny Grzegorz Krzywicki, Jabłoński Mariusz i Krzysztof Wyklicz. 4 ryby łącznej wagi 50 kg 775 deko. Nagrodami za trzecie miejsce są dwa namioty Roda Hutchinsona Cabry Cookhouse, czyli taka kuchnia karpiowa, dwa zestawy sygnalizatorów Vimarco XTR RGB, dwa bony na odzież firmy Navitas, łącznie za kwotę 400 zł oraz bon na 1000 zł na produkty firmy Renmar Bites.
Miejsce drugie zajęła drużyna na stanowisku numer 28 w składzie Paweł Adamczyk, Paweł Żak i Stanisław Warzecha. Złowili 4 ryby łącznej wagi 55 kg 0,50. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca są dwa wędziska Roda Hutchinsona The One, dwa zestawy Signet z lodów Wimatko XTR RGB, dwa bony na odzież marki Navitas na kwotę 400 zł oraz bon na 2000 zł do wykorzystania na zakup produktów firmy Renmar Weiss. No i na koniec za pierwsze miejsce, które zdobyła drużyna numer 11 w składzie Artur Jagła i Adam Kostosz, łącznie 63 kg 800 deko z 4 karty. Nagrodą są dwa wędziska Roda Hutchinsona The One, dwa bony na produkty Roda Hutchinsona na kwotę 600 zł. Dwa zestawy Signet z lodów Wimatko XTR RGB, dwa bony na odzież marki Navitas, bon na kwotę 2,5 tysiąca złotych na produkty firmy Renmar Bites oraz nagroda taka główna, darmowy start w Mistrzostwach Polski 2016. Znaczy, pierwsze wrażenia, no, obserwowaliśmy na pewno Mistrzostwa Polski, więc widziałem, że no, tam Jarosław Pochocki też siedział w tym rejonie, więc były ryby. No, stanowisko było takie krzyżowe razem z Mariuszem Niedźwieckim, też na pewno łowi w tamtym rejonie, więc wiedzieliśmy, że gdzieś mniej więcej na 120-150 metrach musimy szukać tego miejsca do połowów, nie? Wyznaczyliśmy sobie tam 3 miejsca, jedno tak graniczne za Trzciną zaraz, nie? Które nie przyniosło nam niestety ryby. Ale szczególnie Artura Lewa Wędka, to był po prostu pogrom z tej górki na 145 metrach. Właśnie z jednego miejsca złowiliśmy wszystkie ryby, reszta wędek nie pracowała. Trzy wędki leżały na tej górce, a praktycznie tylko jedna łowiła. A jak oceniacie ogólnie zawody, imprezę? Dla mnie bardzo dobrze to wszystko. Bardzo pozytywnie. Ludzie, no praktycznie chyba też żadnych protestów nie było. Ludzie się trzymali swoich stanowisk, nikt nikomu nie robił pod górkę. Towarzysko bardzo okej, okay, sąsiedzi w porządku, także myślę, że tutaj nagrody bardzo nam się podobają. Także było na pewno super. No, na pewno będziemy chcieli w przyszłym roku jeszcze raz wystartować jeszcze raz. I obronić tytuł. Będziemy starać się, żeby impreza z roku na rok była jeszcze lepsza, na wyższym poziomie. Także serdecznie gratulujemy i dziękujemy.